Witam, szanownych państwa. Dziś przedstawimy państwu szkołę, jakiej nie znacie. Cichą i spokojną. Przedstawimy również tajemnicze zakamarki, do których nikt jeszcze nie dotarł. Życzymy miłego seansu. Pierwszym celem naszej wyprawy jest Strych. Owe miejsce widzieli dotychczas tylko wybrani. Panuje tu cisza i spokój. Jest zaniedbane, ale dzięki temu tak fascynujące. Prześwitujące dziury w dachu, szum mew i piszczenie myszy. To tutaj nasi drodzy koledzy knują niegodziwe plany kolejnych podbojów. Przy tym dokształcając się geografię. Czasem również zagłębiają się w tajniki biologii, odnajdując martwe, rozkładające się ptaki i inne zwierzęta. To właśnie tutaj można znaleźć najwięcej skarbów naszej szkoły. Nie mniej ciekawym miejscem jest sala 31. Znajduje się zaraz obok strychu. Zapach, jak dotąd nikomu nieznany. Irytuje, a jednocześnie intryguje. Za każdym razem, kiedy wchodzimy do niej. Niejednokrotnie próbowaliśmy zbadać przyczynę owego aromatu. Niestety, nie udało się. Nawet robaki wyrzucone na stół przez jednego z uczniów uciekały w panice w kierunku wyjścia. Zapach nigdy nikomu nie odpowiadał. Tylko nauczyciele udają, że jest im obojętny. Uczniowie są skazani na klęskę. Często mdleją, ale to nie oznacza, że lekcja już się skończyła. I zaraz zakrętem znajduje się pokój nauczycielski. Miejsce najgorszych koszmarów uczniów. Tu rodzą się demoniczne plany sprawdzianów i kartkówek. Tak, by jak najbardziej zaskoczyć nawet przygotowanego ucznia. To właśnie tutaj profesor Łapigrosz wymyśla sposoby podchodzenia do tablicy, a profesor Krasicki metody wybrania uczniów do odpowiedzi. To przed nim zawsze stoi grupka uczniów, którzy chcą załatwić sprawę wagi państwowej. Otóż przełożyć sprawdzian. Choć i tak się nie nauczył. Gromadzi ona wielu uczniów na każdej przerwie, pragnących odpisać zadanie domowe od koleżanki. Cóż to za miejsce? Oczywiście łazienka. Zawsze czysta i schludna, a jej największą zaletą jest wielkie, pogrubiające lustro, w które można się przejrzeć i po powrocie do domu ucieszyć się ze straconych kilogramów. Jak się okazuje, w tym miejscu nie tylko dziewczyny tak ochoczo przebywają, ale również chłopcy. Nie mają nic przeciwko skorzystaniu z damskiej toalety. A wręcz przeciwnie. Choć czasem może to nas przerazić.
Wybierzamy się do piwnicy. Każdego ciekawi, co znajduje się w szkolnym archiwum. A my rozwiejemy tę wątpliwość. Otóż na kartach dzienników zapisane są wypociny naszych rodziców, dziadków, pradziadków, prapradziadków. I w kolejnych latach również nasze dzienniki pójdą w zapomnienie, ukryte w tym historycznym miejscu. Ostatnia nasza wyprawa jest najbardziej tajemnicza i niebezpieczna. Tajny schowek na różne przedmioty. Uczniowie sądzą, że to tylko pozory. Podobno za regałami mieści się tajne przejście. Ale to tylko chodzące plotki. Co gorsza, nikt przed nami tam nie był. Nikt nie wie, co tak naprawdę tam się dzieje. Nikt nie doszedł tak daleko. Nikt nie odważy się przekroczyć progu tego przerażającego miejsca. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie naszego dokumentu. Jest nam bardzo miło, że wytrwaliście do końca. Peace.